W tym filmie powiem ci, ile ważę. Siema, jestem dzisiaj trochę w innym miejscu. Wbiło mi 1000 subów i pomyślałem, że może odrobinkę zmienimy formułę, tak żeby nawiązać do pierwszych filmów, które się pojawiały na tym kanale. Wiecie, udajemy, że świętujemy, że w ogóle jest wesoło, że 1000 subów, a w rzeczywistości i tak to nic nie znaczy. Ale poudawajmy, że coś się dzieje. Wiecie, co mnie denerwuje? To, że futra się poznają od dupy strony. Tomel mi ostatnio takiego mema wysłał. Najpierw poznajesz najbardziej pojebane fetysze swoich przyjaciół, a dopiero po kilku latach znajomości dowiadujesz się, jak mają na imię. Dlatego poznajmy się, po prostu powiem ci parę faktów o sobie. Jestem Jakub. Jak chyba każdy chłopak z mojego rocznika. A mój rocznik to jest 00. Ostatni normalny. Mieszkam w Szczecinie. Można się kłócić, czy Prawobrzeże to Szczecin, ale nie zmienia to faktu, że jakoś na mapie jeszcze się łapię na Szczecin. Bardzo często się przeprowadzałem. To jest chyba 7. miejsce, w którym mieszkam. Wcześniej mieszkałem m.in. w Stargardzie, jak się jeszcze nazywał szczeciński. Mieszkałem na wsi, mieszkałem w Gorzowie. Trochę tego było. Mam młodszą siostrę. Młodszą o 16 lat. Idzie teraz do podstawówki. Miałem przyjemność w swojej karierze zawodowej współpracować z takimi wielkimi, globalnymi markami jak Netflix, Zalando, Burger King. Jako wiecie, milionowe budżety, ja tam zarabiałem minimalną jako szeregowy pracownik. Oprócz pracy na etacie aktualnie jestem również wolontariuszem w redakcji serwisu internetowego o tematyce muzyki elektronicznej. Nie zarabiam na tym, ale raz na jakiś czas wpadnie mi wejściówka na event, z którego potem muszę zrobić relację. Bardzo fajny układ. Ten kanał to nie jest moja pierwsza próba robienia kontentu o fury na YouTubie. Wcześniej próbowałem coś już zrobić, skończyło się na 7 subach i się zniechęciłem. Film, z którego jestem najbardziej dumny, to jest ten o futrzakach w szkole. Wiem, ile osób z niego skorzystało. Cieszę się, że mogłem powiedzieć wprost to, o czym się nie mówi tak często, że ludzie z twojej klasy to jest konkurencja, a nie materiał na przyjaciół. Myślę, że na tym kanale czuć jawne inspiracje innymi YouTube'owymi twórcami. Ja ten kanał postrzegam jako połączenie twórczości Scotta Woźniaka, gadającego autystyczne pierdoły o grach, z takiego staroszkolnego komentarii w stylu Gargamer rozpierdala ci karierę, bo gadasz głupoty w internecie, i dużego australijskiego niebieskiego. Jeszcze z dodatkową nutką, kurde, nie wiem, jakiegoś dzikiego trenera. Istnieje coś takiego jak merch Grota. Jakby serio ten kanał się doczekał swojej linii gadżetów. W zeszłym roku z okazji mojej prelekcji na festiwalu Beton przygotowałem 4 koszulki z moim ryjem. Jedną mam ja, wygląda ona w ten sposób. Cudowna. 3 rozdałem moim znajomym, którzy akurat byli na prelekcji. Chciałbyś taką kupić, to napisz do mnie, jakoś się dogadamy. Jestem jednym z organizatorów Fursuitwalku w Szczecinie. Razem z ekipą moich znajomych ogarniamy największy event o tematyce fury na całym Pomorzu Zachodnim. To jest trochę śmieszne, bo mimo 10 lat stażu w fandomie, ja nie byłem jeszcze na żadnym takim typowo futrzastym konwencie. I jakoś się nie zapowiada, żebym się pojawił tam w najbliższym czasie. Jakoś mnie to po prostu omija. Grot, czyli moja fursona, to jest w większości lis, mimo że nie wygląda. Ludzie nazywają mnie Shopem, nie dziwię się. Kolory wskazują na to jasno. Geneza imienia mojej fursony jest raczej niestandardowa. Chodziłem do klasy w gimnazjum z gościem, który miał na nazwisko Grot. Więc sobie to po prostu wykorzystałem. Ciekawe, co u niego słychać. Grot to nie jest moja jedyna postać, ma też kilka innych ocek. Jest chociażby Kipon. Kipon jest pizdą, nie ma rąk, jest strasznie nieporadnym dzieciakiem. Jest Manuel. Manuel jest dosłownie dziurą. Musiałbym kiedyś nagrać o nich osobny film. I jak już mówimy o moich postaciach, to czasami sobie zamawiam rysunki, na których Grot jest zwierzakiem innym niż lisem. Proszę, Grot, ale ma buty rozmiar 39 męski. Grot, ale sprzedasz mu wodę, jeśli będzie trzeba, albo nie wiem, Grot zielarz. Istnieje jeden art NSFW mojej fursony, ale zdecydowanie wolę wersję ocenzurowaną. Jest na 621, bardzo łatwo go znaleźć, oprócz tego też pojawia się na jakichś kanałach na Telegramie z ifami. Mam fursuta Grota z poprzedniego wcielenia, jak jeszcze był rudy, kto pamięta tego ziomeczka. Został wykonany przez Ligris Cybernetics w czasach, kiedy Samuel jeszcze nie przerzucił się na masową produkcję baz drukarek 3D, tylko jeszcze pracował nad tymi fursutami tak w miarę regularnie. No, ma już prawie 9 lat, dlatego nie chodzę już w nim prawie wcale. Jest stary, zużyty, wolałbym go już na starość nie męczyć. Ja nie mam szczęścia do polskich fursuit makerów. Bardzo chciałbym mieć fursuit Grota w aktualnej wersji. Kiedyś było blisko, no ale gdyby było się czym pochwalić, to bym się dawno pochwalił. Mam kitę, mogę wam kitę pokazać. Chyba jest całkiem spora, tak mi się wydaje. O, tak będzie ją najlepiej widać. Okej, mam nadzieję, że mi się fokus nie rozpierdolił. Nienawidzę, jak ktoś mnie nazywa Grot przez jedno T, albo jak to marvelowskie drzewo.
proszę, przestańcie. Jestem ekstrawertykiem i każdy, kto mnie zna, to o tym wie, ale mimo tego, że jestem ekstrawertykiem, to w ostatnim czasie jestem raczej zmęczony kontaktami międzyludzkimi. Nie mam żadnych barier przy poznawaniu nowych futer, ale czasami nawet ta najbardziej socjalna osoba potrzebuje chwili odpoczynku. Wydaje mi się, że nawiązywanie ogólnie ze mną takich bardzo głębokich relacji jest trudne, bo musisz przetrwać ten pierwszy etap, kiedy ja będę cię zalewać milionami ciekawostek o moich aktualnych hiperfiksacjach albo, nie wiem, jakimiś autystycznymi faktami o Eurowizji. No a na punkcie Eurowizji jestem całkowicie pierdolnięty. Najbardziej mi się w tym roku podobała Mołdawia, Mini Mike gra na flecie. Chciałbym kiedyś w przyszłości złożyć wniosek o członkostwo w OGAE Polska, to jest Polski Klub Miłośników Eurowizji. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak przyjrzysz się mojej lewej dłoni, zobaczysz, że mam bliznę na długości całego kciuka. Nie wiem, czy będzie to widoczne w tym miejscu, najwyżej zrobię wam zbliżenie. Urodziłem się po prostu ze zdeformowaną dłonią, jak byłem mały, to przeszedłem operację. Nie mogę tego kciuka, wiadomo, zgiąć w ten sposób jak tutaj, ale zupełnie mi to nie przeszkadza. Dział ciekawostek o wyglądzie Grota. W czasach gimnazjum i liceum miałem długie włosy. Takie naprawdę długie, aż za ramiona. Dopiero kiedy zdecydowałem się iść na studia, postanowiłem je ściąć. Studiowałem pedagogikę i nie wiem, czy bardziej żałuję tego, że zdecydowałem się iść na studia, które mnie w ogóle nie interesowały, czy tego, że je rzuciłem. Rezultat mam taki, że mam wykształcenie średnie i potężny kompleks niższości za każdym razem, kiedy spotykam się z kimś, kto już licencjat albo magisterkę ma za sobą. W podstawówce i gimnazjum bardzo podlizywałem się nauczycielom. Miałem bardzo dobre oceny, praktycznie co rok miałem świadectwo z czerwonym paskiem. Ale w liceum moje podejście się całkowicie zmieniło, przestałem się uczyć i ledwo się prześlizgiwałem z klasy do klasy. Jak już mówimy o czasach podstawówki, to ja praktycznie na każdym apelu coś śpiewałem. Nieważne, czy trzeba było zaśpiewać kolędy na jasełkach, czy jakieś, nie wiem, pieśni patriotyczne, to mogłeś się spodziewać, że w pewnym momencie wyskoczę z mikrofonem i zacznę drzeć japę. Nie, że potrafiłem, po prostu się nie wstydziłem. Byłem kilka razy na Woodstocku, świetna impreza, polecam każdemu, kto lubi takie plenerowe koncerty. Pojechałem tam pierwszy raz w 2016 na koncert Bring Me The Horizon i dosłownie idąc z parkingu na teren koncertu, pod scenę, przewróciłem się, wylądowałem na glebie i skręciłem sobie kostkę. Ideolo, tuż przed koncertem się rozpierdolić. W kolejnych latach wracałem na ten festiwal, przeżywałem najlepsze koncerty mojego życia, chociażby The Bloody Beetroots, o drugiej w nocy, ciężka muzyka elektroniczna. Zakochałem się i uważam, że to był najlepszy koncert mojego życia. Oprócz tego rok później chociażby Nothing But Thieves, też świetny zespół, który bardzo polubiłem. Są tacy artyści, na których koncerty wybierałem się w swoim życiu po kilka razy. Chociażby, nie wiem, Dr. Misio albo Farbenlehre, to są zespoły, które widziałem może około 10 razy, ale rekordzistą tutaj na pewno będzie Janusz Radek, z którym, nie wiem, chociaż 20 razy się już w życiu spotkałem. Dla wielu osób jest on artystą całkowicie anonimowym, a to jest ziomeczek, który śpiewał theme song Pokémonów w polskiej wersji. Jeszcze jeden bardzo dziwny artysta, którego miałem okazję widzieć na żywo, to jest ówczesny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Jak to kurwa absurdalnie brzmi. Kwestia tego, że chodziłem do tego samego liceum, które ukończył poseł PiSu Artur Szałabawka. Pan Artur dostał od partii zadanie, że trzeba wpakować ludzi do autokaru, żeby przewieźć ich do Warszawy na przemówienie Donalda Trumpa. Więc ludzie z mojej szkoły zostali zapakowani w busa, przewiezieni do Warszawy i tam sobie posłuchaliśmy, co mądrego pan Trump ma do powiedzenia. Ale pieprzyć go, najważniejsze, że przejechałem się po tym mętrze. To dla mnie była największa atrakcja. Jestem aktywnym użytkownikiem portalu wykop.pl. Chyba nawet po mnie widać, że jestem takim piwniczakiem, który jedyne co robi, to odświeża tak przegryw. Oprócz tego jestem też członkiem stowarzyszenia Makarena Owocowa Arena, gdzie na Telegramie udostępniamy najlepsze memy typu haha humor. Zapraszam, zajebiste są. Mam zajebiście dużą kolekcję gier na platformy cyfrowe, jakby tak sobie policzyć wspólnie Steama, GOGa, Epic Games, tam Ubisoft Connecty i te wszystkie inne platformy, wyszłoby tak koło 2,5 tysiąca tytułów, przy czym wyznaję zasadę, że gry są do mania, a nie do grania. No i mam też 3 edycje kolekcjonerskie tego nowego Kangur Kakao, jakby pokażę wam. Edycja zimowa, która wyszła zimą, to jest najświeższa edycja letnia, która wyszła, nie wiem, 2 miesiące temu. A tutaj na premierę kupiłem sobie, wiadomo, tą pierwszą kolekcjonerkę.
Jak wyjdzie następna, no to i tak ją kupię, mimo tego, że raczej nie jestem miłośnikiem tej gry. Uważam, że Kao ma za małe stopy, dlatego nie spełnia moich oczekiwań, no sorka. W przeszłości bardzo interesowałem się stacjami radiowymi, listami przebojów, nawet byłem uczestnikiem takiego forum, na którym miałem ksywkę Zdrowej Elita Shakiry i tam z grupą znajomych sobie ustawiliśmy swoją własną listę przebojów. Miałem przyjemność ją parę razy prowadzić i po prostu nadawałem taką bardzo amatorską audycję. Raczej tego nie ma nigdzie do odsłuchu i nic nie tracicie. Za dzieciaka moim ogromnym marzeniem było wziąć udział w jakimś talent show. Problem był taki, że brakowało mi talentu do czegokolwiek. To był czas, jak na TVN-ie leciało Mam Talent, więc wiecie, szał na ten program na początku był ogromny. Po wielu latach namysłu, jak szansa na sukces wróciła do TVP, zdecydowałem się wysłać swoje zgłoszenie. Nie dostałem odpowiedzi zwrotnej. Jak tak sobie myślę, jak chciałbym poprowadzić swoją karierę zawodową w przyszłości? Wiem, jak to zabrzmi, ale chciałbym być Rafałem Brzozowskim. Ja mówię serio, Rafał to jest taki typ człowieka, który jak trzeba zaśpiewać, to zaśpiewa. Jak trzeba poprowadzić jakiś event, to poprowadzi. Jak trzeba zatańczyć, to zatańczy. To jest taki idealny entertainer. I ja się w takim zawodzie widzę. Z drugiej strony też tak zupełnie na poważnie chciałbym zostać, nie wiem, jakimś fighterem, wojownikiem MMA. Wiem, że coś w fandomie było w tym kierunku planowane, ale ostatecznie nie doszło do skutku, a szkoda. Jestem na miniaturce relacji z Dni Świdwina 2022. Jeden z moich ulubionych zespołów, Myslowic, grał tam koncert, a ja akurat stałem pod barierką, więc uchwycić mnie to nie był żaden problem. Jestem chyba jedynym furasem w całym fandomie, który nie lubi zwierząt. Jakby dosłownie, jak widzę psa, to robię okrążenie dookoła niego, żeby go ominąć. Bardziej nie lubię kotów. Jak ktoś zaprasza mnie do siebie do domu, pierwsze pytanie, jakie mu zadaję, ej, masz kota? Jak mi odpowiada, że ma kota, to wtedy odmawiam. Nie znoszę podróżować. Zdecydowanie wolę siedzieć w domu, niż się gdziekolwiek ruszać. Mój wymarzony urlop to jest dosłownie leżenie w łóżku przez tydzień bez wychodzenia na zewnątrz. Dlatego tylko raz w życiu byłem za granicą, a w Polsce w celach turystycznych byłem tylko we Wrocławiu, w Poznaniu i w Warszawie. Jak już mówimy o rzeczach, których nienawidzę, no to nienawidzę rozmawiać przez telefon, nienawidzę gadać przez voice chat na Discordzie, nienawidzę wysyłać głosówek. Serio, napisz na mnie, ale nie oczekuj ode mnie, że usłyszysz mój głos. No i też bardzo trudno się ze mną współpracuje, bo nie znoszę pracy grupowej. Nie znoszę słuchać porad i wolę ponieść konsekwencje tego, że zrobię coś samodzielnie, ale źle, niż zapytać kogoś o pomoc. Spotkałem się z tym, że ludzie mnie bardzo idolizują. Na przykład boją się do mnie napisać na Telegramie. Pisz śmiało, ja naprawdę nie gryzę. Pogadamy o wszystkim, tylko nie pisz do mnie, jak masz Telegrama Premium. Telegram Premium powoduje u mnie potężny kompleks niższości. Kompleks niższości to jest moja cecha charakterystyczna. Za każdym razem, kiedy ktoś wspomina o czymś, co ja chciałbym mieć, to zaczynam czuć się katastrofalnie źle. Ktoś chwali się zdanym egzaminem na prawo jazdy, mi chce się płakać. Ktoś pokazuje zdjęcie swojego pokoju, też chciałbym mieć swój pokój. Wysyłasz mi zdjęcie z imprezy, na której jesteś. Zamiast oglądać zdjęcia z tej imprezy, wolałbym na tej imprezie być. Nawet ten głupi Telegram Premium powoduje u mnie potężny dyskomfort. Był w moim życiu taki okres, kiedy uważałem, że potrzebuję pomocy jakiegoś specjalisty. Psychiatry, psychoterapeuty, pojawiały się u mnie jakieś tam myśli magiczne. Zdecydowałem się, ale miałem trochę inne oczekiwania wobec tego, czego potrzebuję. Mam zdiagnozowane, że cierpię na jakieś zaburzenia, ale ja nie cierpię, ja się czuję zajebiście. Przedostatni fakt to jest rzecz nie o mnie, tylko o moim ojcu. Mój ojciec w pewnym momencie swojego życia podjął taką decyzję, która mogłaby uniemożliwić mu stworzenie mnie jako osoby. Mój ojciec chciał zostać księdzem. Był w seminarium, ale po pewnym czasie zrezygnował. I ja jestem tego efektem. No i najważniejszy fakt na sam koniec. Wszyscy na to czekali, więc moja waga wynosi...